Witam Was bardzo serdecznie, Vincent z tej strony, z portalu MM Vault. Kolejny odcinek Riders z serii Demonstracja. Poprzednio skończyliśmy w tym oto miejscu. Opuszczaliśmy port Ingen, aby udać się do Terrace Plain i powykonywać tam kilka zadań, a jednocześnie zobaczyć, jak ta cała lokacja będzie wyglądała. Jak widać, będzie ona osobno wczytana. I już jesteśmy, czyli miasta stąd nie widać, nie ma swobodnego przejścia. No jest to taki semi-open world. No dobra, co tu się będzie działo? Nieco lepsza muzyczka, a ja biegam bez broni. Jest jakiś już tutaj osobnik, który chciałby z nami porozmawiać. Jest to Randall. Cóż on ma nam do powiedzenia? A, jest to ten syn, któremu mamy dostarczyć list. Dostaliśmy oczywiście podziękowania i jednocześnie odblokowały się zadania do wykonania. Problemem tej osoby są moskity, które przeszkadzają w normalnym życiu. Jego ojciec mu kiedyś powiedział, że jeżeli podpali się odwłok pająków, wtedy powstanie zapach, który będzie te komary odstraszał, i prosi nas, abyśmy zabrali trochę tych odwłoków. Tu jest Christine i z tego co widzę, jest to żona tego poprzedniego osobnika i zobaczymy, co ją trapi. Już wiadomo, że chodzi o żywność, wilki przeszkadzają, także dostaliśmy zadanie eliminacji tych wrednych stworzeń. No dobra, to idziemy wykonywać te zadania. Tutaj widzę, będziemy mieli do czynienia z wilkami, ale jest tu trochę za dużo osób, dlatego pójdziemy sobie w ten rejon. Na mapie mamy znaczniki, trzy lokacje, w którym znajdują się wilczki i pająki. Trochę ich tutaj jest. No dobra, powalczymy. Mam nadzieję, że nie zapomniałem, jak to się robi. No, trochę hapeków mają, ale nie atakują mocno, to spokojnie można je eliminować. Ach, krytyk, pięknie. Okej, dwa pajączki wyeliminowane. Ale widać, że nie każdy ma ten odwłok. Czyżby powtórka z zadań z Warcrafta, gdzie dochodzi do naprawdę takich absurdów, gdzie trzeba było zdobyć 10 gałek ocznych krokodyla. Trzeba było ich 60 zabić, aby wykonać to zadanie, gdyż większa część krokodyli w Warcrafcie najwidoczniej oczu nie posiadała. No takie głupoty tam niestety są. Zresztą nie tylko tam. Tak zadania są zrobione, że czasami to jest, no, nie ma nic wspólnego z logiką. My jednak sobie eliminujemy tutaj pajączki. O kurczę, Felek drugi przyszedł. Jesteśmy otruci. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale podoba mi się to, że wszystkie te efekty debuffów i buffów są również dosyć mądrze oznaczone dźwiękiem, który automatycznie sugeruje, co może nam się dziać. Otrucie to był taki dźwięk przywołujący na myśl jakieś buzujące w fiolkach chemikalia. Jedna osoba mi słusznie w jednym filmiku zwróciła uwagę, że Defender nie jest tutaj typowym tankiem, i to jest rzeczywiście prawda.
Gdyż nie jest to taki typowy tank z klasycznych MMO, gdzie jest to osoba, która, której głównym zadaniem ma być przyjmowanie na siebie ciosów. Nie, tutaj jak widać obrażenia są całkiem przyzwoite. Spokojnie jestem w stanie eliminować przeciwników, także bardziej bym powiedział, że to jest po prostu klasa walcząca z mieczem i tarczą, mająca trochę lepsze możliwości obrony niż na przykład Berserker, który jak wiadomo walczy mieczem dwuręcznym, ale oczywiście każda klasa tutaj może korzystać z bloku, który aktywuje się dosyć łatwo, bo wystarczy wcisnąć prawy przycisk myszki. Dobra, może jednak zbyt defensywnie nie gramy. A i ten pajączek akurat nic nie miał. Ale rozwałka jest naprawdę świetna. O, znowu wskoczył nam debuff. Mam nadzieję, że przeżyjemy to. Jak nie, to łykniemy. Łykniemy fiolkę. Jeszcze niewykonane zadanie. O, tutaj niezła mordownia dwójki graczy. No widać, że też w tym rejonie grających jest nieco więcej. Z tym się trzeba liczyć. Że w trakcie closed bety... no niektóre rejony są mocniej zaludnione. I o dziwo, w przeciwieństwie do gier, które mają swoją premierę, nie jest on w początkowych lokacjach, tylko no, przesuwa się to wraz z trwaniem tej bety. Wiadomo, pula graczy jest ograniczona i im dłużej oni grają, tym mają trochę lepszy poziom doświadczenia, a jednocześnie automatycznie znajdują się w innych rejonach gry. Zobaczymy, jak się walczy z wilkiem. O proszę, udało się perfekcyjnie go pokonać. Zbieramy te wszystkie rzeczy. Stun jednosekundowy. Aj, ten już nam trochę dał do wiwatu i chyba może byśmy spróbowali jakiegoś żarełka. Siła i witalność. Czy mamy coś? Tylko fiolki. Tylko fiolkę. No dobra, łyknijmy ją. To jest tylko 100 HP, a tych mamy 800, także żadna to strata. Aj, nie! Tak nie miało być. Przywaliłem temu niechcący całkiem. Aj, tylko raz nas uderzył. Dobra, ile tych wilków jeszcze mamy pokonać? Jeszcze trochę. Dokładniej mówiąc 6. Dobra, bierzemy się za tego. Mam nadzieję, że nie zginiemy. A, idealnie. O, jak widać, jeżeli się chce, to można pokonać, można walczyć tak, że praktycznie nie dostanie się żadnych obrażeń. Wszystko jest kwestią umiejętności gracza. Tego też się tak postaramy. Aj, nie. No ten już nas trochę pokiereszował. Wilczek. O.
mogliście zaobserwować, jak w tej grze działa blok. Dobrze wykonany, całkowicie zabezpiecza postać przed obrażeniami. Czekajmy na... Dobrze, że to nie są moby agresywne. Mogę się przygotować. Okej. Trochę nam życie się odnawia. O to chodzi. Jeszcze tylko dwa wilki, także udajemy się już też w kierunku obozu, żeby mniej biegać. Po każdym bloku, jak widzicie, pojawia się napis kontratak, który umożliwia wykonanie. Jest odpowiednia pula umiejętności, która staje się wtedy dostępna. O, na przykład, o ten mocny cios. Jestem ciekawy, czy inne klasy, może jak ktoś grał, to może powiedzieć, czy inne klasy, jak używają bloku, to również, jeżeli zablokują nawet mieczem, czy otrzymują też zerowe obrażenia, czy taki feature jest dostępny tylko dla klasy obrońcy. To byłoby bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe spostrzeżenie. Dobra, idziemy oddać zadania. Kristin już nie musi bać się wilków. I to jest właśnie to. Możemy sobie coś tutaj pobrać. Ja niestety nie pamiętam, co tam było potrzebne. Załóżmy, że weźmy sobie skóry. Chociaż czy skóry mi będą potrzebne? Bardziej bym Copper Ora chyba chciał. Kurczę, no nie pamiętam. Nie pamiętam. Jest jeszcze Elmwood. Dobra, weźmy Copper Ora. Na wieże będzie moja strata. Trzeba było się przygotować co do potrzebnych materiałów. Randall chce od nas kolejną przysługę. Chodzi o to, że jego żona pożyczyła poemat jej bratu Tasso, który żyje na północ stąd, i musimy udać się do niego i odzyskać ten poemat. Tylko znacznik pokazuje mi, że mamy udać się w tą stronę. To jest coś dziwnego. Nie, pokazuje nam to stare zadanie, myli z kowalem, że mamy wykuć broń, że tam również jest aktywne zadanie do wykonania, a tak wcale przecież nie jest. War Weapon, dokładnie. Dobra, no to biegniemy na północ. Zobaczymy, co nas tam czeka. Fajnie, ładnie zanimowany ogólnie cień poruszany, generowany przez chmury, które snują się na niebie. Nie, poziom graficzny Riders jest naprawdę wysoki. I to już teraz bez ogródek stwierdzam, że jest dla mnie bardziej przyjazny niż ten, który jest w Terze. Tamten też nie jest brzydki, bo Terra to nie jest brzydka gra, ale ta plastikowość jednak jest dosyć duża. A więc tutaj stoi Tasso. No i powiemy mu, aby oddał poemat. On na to, że wyśle służącego, który to zrobi. Ma dla nas jednocześnie zadanie. Tasso niestety nie wie, gdzie ma te poematy. Może mogą to wiedzieć dwie osoby, Lafal i Mystel. Niestety jeden z nich zniknął. I otrzymujemy zadanie. Już otrzymujemy zadanie, abyśmy udali się do miejsca, gdzie te osoby mogą się znajdować. Natomiast Mirage boi się głodnych wilków i prosi, abyśmy się ich pozbyli. Jednocześnie otrzymaliśmy... O, proszę, otrzymaliśmy łuk.
Czyli możemy się pobawić w Huntera. O, to będzie mocne. Uhuhu. Właśnie w Riders nie ma przecież Huntera. Okej, to mamy. Zacznijmy trochę inaczej. To jest Grey Wolf, a my mamy Hungry Grey Wolf niszczyć. Zacznijmy tym mocnym uderzeniem. Później trochę słabsze i dobicie. Dobicie zwykłym. Czy muszę się dowiedzieć, jakim klawiszem się przełącza Baron. Balka na dystans. O, spudłowałem. Jest niezła. Grey Wolf tutaj jest. Musimy tych głodnych szukać. Bo ja mam drugą swoją broń. Z tego co patrzę. A nie, jednak nie. I ten łuk będziemy mieli tylko przez pół godziny, czyli obecnie to zadanie jest chyba dla nas priorytetowe, abyśmy je wykonali. Tylko coś tych głodnych wilków tutaj nie bardzo widać. Wszystkie na żarte. Aj. Ktoś już atakuje. Czy to będzie głodny? To nie będzie głodny. No niestety, to jest urok popularnych lokacji, że trzeba się trochę nabiegać, aby... Aby trafić na wolnego moba, którego moglibyśmy zastrzelić. Zbieramy też rzeczy, które na pewno są potrzebne, z tego co pamiętam, do wytworzenia rzeczy, na których by mi zależało. Tam jest wilk, ale jest już atakowany. No nic, trzeba tutaj poczekać po prostu spokojnie. O. Na respawn. Dobra, 5 wilków. Gryzie ziemię. I jeszcze tylko 4. No na to, że respawn jest dosyć szybki, albo przypadkiem tak się stało. Zaraz zobaczymy, czy tu się zaraz pojawi kolejny głodny wilk. Tak jest, czyli respawn nie jest problemem. W sumie to jestem ciekawy, czemu w Riders nie ma łowcy, ale być może jest to klasa, która pojawi się w jakimś dodatku, rozszerzeniu. Ten jest na pewno głodny, bo jest wielki i chudy. Nawet animacja tych umiejętności jest naprawdę niezła. Związanych z łukiem. I jeszcze tylko dwa wilczki. O, ten będzie głodny, a jednak nie. Ten też nie. No, o, tu jest. Aj. Ach, chciałem ukraść killa, ale się nie udało. Ten będzie głodny. O, akurat na respawn trafiliśmy. Aj, zejdź mi z celu. I jeszcze tylko jeden. I będzie po problemie. Czy one tutaj będą? Też te głodne? Chyba nie. One tutaj przy tych chodzą.
co wygląda jak skrzyżowanie jelenia z jakimś bykiem, miśkiem i czymś tam jeszcze. Okej, okay, zadanie wykonaliśmy. Idziemy je od razu oddać. Zawsze to wskoczy nam już poziom doświadczenia, gdyż mamy 98% nabite. Polaków dużo, ktoś o Niku kłopotliwa. Okej, okay, niech się żonka cieszy, że głodne wilki pokonane. Jednocześnie chcę, abyśmy pokonali bardzo złego wilka, nazywa się Fleetfoot. Jest on przebiegły, wielki i bardzo silny. No cóż, idealny kandydat dla nas. I z tego co wiem, z tego co pamiętam, jest to wilczek, który posiada rzecz potrzebną do wykraftowania tej broni na 10 poziom. A my możemy wbić sobie kolejne skille. I co byśmy teraz wzięli? Shield Basha? Nie. Ja jednak chyba sobie będę zwiększał moje umiejętności pasywne. To będziemy mogli mieć trochę później. Tak. Jednak co pasywny damage, to jest stały damage, także będzie miał on swoje odzwierciedlenie. A ja widzę, że ten wilk to będzie niezły orzesz, ty w mordę, jeża. To jest naprawdę bydle. Ciekawe, czy trafimy na początek początek walki. Dobra, świetnie. No to wjeżdżamy. Fleetfoot. Uhuhu. Nieźle, nieźle. Zablokujemy sobie ten cel. Aj, pudło. Przydałby tu się jakiś kleryk, żeby nas leczył. Nawet w trzy osoby, a proszę. Aj, tego trzeba było uniknąć. A jednak walka trochę trwa. Uhuhu, czyżbym teraz ja tankował? To nie będzie dobry sygnał. Tak jest, chyba się na mnie uwziął. Dołączamy do drużyny. Tak, tak, tak. Chcemy, chcemy. No, kurczę. O, dobra. Jesteśmy w drużynie. Ja to jednak bym się chciał uleczyć. A, Xilef mnie leczy. Dobra. Wilk zaraz wypali. Z jakimś ciosem. A, o nie! Możemy przy Soulstone się wskrzesić, albo tutaj. No, jak tam wygląda sprawa? Drużyna prawie ginie. Dobra, wskrzesasz się przy Soulstone. Ajajajajaj, trochę ten wilk tutaj narobił problemów. Kurde, ciężko będzie takie zadanie wykonać, a nawet jest ono oznaczone jako party, czyli zadanie drużynowe. No, no, no. Mam nadzieję, że go nie pokonali. Jeszcze z nim walczą. Gdyż chciałbym utrzymać z niego łupy, a przede wszystkim, żeby mi zaliczyło zadanie. Także widzicie, co tu się będzie później w Riders działo. Ja pierdzielę.
szybko, szybko. Dobra, uleczyłem się. Kurde, jakiś kleryk mógłby mnie uleczyć. Kleryk jest ścigany przez wilki. Tego trochę je wytniemy. Dobra, i teraz tego trzeba. Tylko ja zginę, jak do niego podejdę. Jezus Maria. Ach, udało się. Było blisko. No niestety nie mam. Nie mam z niego lutu. Ale zadanie wykonane. Solo to by była masakra, żeby go pokonać. Wątpię, żeby to był zastosowany mechanizm, który sprawia, że boss się skaluje w zależności od tego, czy go drużyna atakuje, czy nie. To by było raczej ciężkie do wykonania. No niemniej, walka odbyta. Na szczęście się udało go zabić. Idziemy pobrać sobie nagrodę z niego. I na pewno tego gościa będzie trzeba farmić, aby wykraftować... Aby wykraftować rzecz. O, tu jest rzecz close beta, jeszcze nie przetłumaczony dialog. Co musimy zrobić? No, coś po koreańsku. Aha! To jest zadanie powtarzalne. Możemy na niego po prostu dowoli polować. Czyli widać już, jaki jeden z questów będzie często powtarzany. Będzie to walka z tym oto wilczkiem, który tam był. Dobra, myślę, że ta walka to będzie idealne podsumowanie tego odcinka. Także zapraszam już teraz na kolejny, bo na pewno taki się pojawi, a także na mój fansite riders.mmovolt.pl bądź na główny mój portal o grach MMO, czyli mmovolt.pl. To tyle, dzięki ode mnie, na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku.